Niskoprofilowe klawiatury mechaniczne to całkiem ciekawe zjawisko, które jesteśmy w stanie zaobserwować na rynku peryferii. No bo hej, ile popularnych film wypuściło niskoprofilowe mechaniczne klawki? Można je policzyć na palcach jednej ręki. Dostałem możliwość przyjrzenia się takiej propozycji od firmy Genesis. Tak więc przed wami Genesis Store 420. O 420 od początku stara się budować na wrażenie, jakbyśmy nie do końca sięgnęli po produkt gamingowy, a steak te biurowy. Wrażenia te zostają bardzo szybko stłumione po odpięciu klawiatury do komputera. Naszym oczom ukazuje się wtedy podświetlenie rozświetlające pokój 104 led RGB SMD. Diody te zostały ukryte pod niskoprofilowymi niebieskimi przełącznikami Content Low Profile. Ich kolor może wskazywać na to, że dostaniemy tu klikający wariant przełącznika. Switche Content Blue mają określoną przez producenta żywotność na poziomie 50 milionów kliknięć. Aktywacja klawisza odbywa się po naciśnięciu go siłą 45 g i po przybyciu dystansu 1,2 mm. W mojej osobistej opinii switche te klika się bardzo fajnie i odczuciowo można to porównać do skrzyżowania switchy Blue i Brown. To Opswitcha oczywiście wyposażone jest w mocowanie kikapa. Jest ono bardzo niestandardowe, ponieważ składa się z dwóch prostokątów. Jeśli już przy kikapach jesteśmy, to są one wykonane w technologii laserowego nadruku. Oznacza to tyle, że przezroczyste kikapy powlekane są w czasie produkcji cienką warstwą farby, a następnie na owej farbie laserowo grawerowany jest font. To rozwiązanie ma pewne zalety, ale ma też sporo wad. Niestety trzeba o tym głośno mówić. Kikapy wykonane w tej technologii się ścierają. I to nie tak jak w przypadku innych. One się ścierają do momentu, aż zaczną przepuszczać światło. Jak już zdążyliście to pewne zauważyć, kapsy wyprofilowane są na płasko. Cała klawa to jednolita tafla przycisków i taki zabieg może się serio podobać. Dłuższe kapsy podtrzymywane są przez białe stabilizatory oparte o kawałek drutu. Ich mocowanie jest już akurat nieco bardziej znane. Skoro switch'e mamy omówione, pora na obudowę. Wszystkie przełączniki zostały obsadzone w aluminiowej płytce w strukturze szotkowanego aluminium. Reszta obudowy jest plastikowa, a na dole znajdziemy 6 gumek antypoślizgowych i jednostopniową regulację kąta pochylenia. Z tyłu obudowy znaleźć możemy kabel USB o długości około 2 metrów. Niestety nie jest on pokryty żadnym oplotem. No dobra, skoro budowę klawiatury mamy omówioną, no to pora można na test dźwięku i odczucia spisania. Jak mogliście usłyszeć, sam dźwięk jest naprawdę przyjemny. Odczucie z pisania można porównać do lekko klikających przełączników brown. Dłuższe kapsy takie jak spacja, shift, Lock i enter nie są chętne do gibania się oraz do krzywienia. Ogólne odczucia z użytkowania klawiatury oceniam na mega pozytywne, o ile przymkniemy oko na pewną kwestię. Chodzi dokładnie o to, że cały profil klawiatury jest płaski. Jeśli zechcemy użyć palce na przykład na wsadzie, to wskazane będzie zerknięcie na klawiaturę. Dodatkowo złapałem się na tym, że potrafiłem przypadkiem naciskać przyciski, które leżą obok innych. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to... jest. I tyle można o nim powiedzieć. Jest strasznie nieintuicyjne, ale... no... działa. Możemy w nim ustawiać oczywiście makra, funkcje przycisku, tworzyć profile ustawień i zmieniać podświetlenie. Co do tego jak podświetlenie wygląda, obecnie na ekranie pokazują Wam się tryby. Moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie. Kolory są żywe, ale niestety z ich odwzorowaniem jest dosyć średnio. Standardowo już biały kolor to nie do końca biały, a jest właściwie różowy. Reszta trybów bez zastrzeżeń. Światło bardzo fajnie rozlewa się z przełączników oraz niskich kikapów. Jeśli miałbym jakoś podsumować Tora 420 w kilku słowach, to powiedziałbym... Świetna klawiatura, ale niestety nie dla każdego. Niskoprofilowe klawiatury to zdecydowanie potężna dziura w rynku, odczuwalna głównie przez osoby, które korzystały całe życie np. z klawiatur w laptopach. Wiem z doświadczenia, jak ciężko jest się przerzucić na klawiaturę o wysokim skoku. I dla właśnie takich osób dedykowany jest Tor 420, z tym, że... Nie za taką cenę. Najtańsza oferta na Tora 420 to około 320 ziko. Do 200 byłaby naprawdę bardzo dobrze wycenioną propozycją dla osób szukających niskoprofilowego rozwiązania. Bardzo możliwe, że z czasem, gdy na rynku zacznie się pojawiać więcej niskoprofilowych klawek, to cena Tora 420 zacznie powoli spadać. Można obserwować tak naprawdę już teraz. W szycie Tor 420 kosztował około 450 ziko, obecnie jest to bliżej 300. W komentarzach dajcie znać co sądzicie o tej klawiaturze, wpadajcie również na mojego Discorda, link znajdziecie w opisie. Cześć!